Dzień dobry, witam Państwa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jesteśmy w jednej z sal muzeum na wystawie Eureka, czyli Odkrywam. Wystawa ta ma przedstawić relacje między filozofią a sztuką, zachęcić do tego, żeby odkrywać, czym jest sztuka, a czym jest filozofia. Przy okazji tej wystawy chcieliśmy porozmawiać na tematy, które zajmują filozofię od setek, a nawet już tysięcy lat i które próbuje i z powodzeniem próbuje wyrazić sztuka. Filozofia i sztuka bowiem nie są wobec siebie obce, antagonistyczne, bardzo często ze sobą wchodzą w relacje i w związku z tym chcemy też pokazać, że filozofia jako taka również nie tylko jest filozofią teoretyczną, jakąś sztuką czysto racjonalnego myślenia, ale zgodnie z tym, jaka była u zarania, jest też sztuką praktycznego życia, jest filozofią praktyczną, nie tylko teoretyczną. Dlatego dzisiaj do rozmowy zaprosiłam pana Tomasza Femiaka, który jest z wykształcenia filozofem, teoretycznym, można by powiedzieć w sensie wykształcenia, ale jeżeli chodzi o praktykę życiową, jest praktykującym filozofię życia i zarazem doradcą filozoficznym. I chciałam się ciebie zapytać, Tomku, jeżeli mówimy o filozofii i myślimy o filozofii jako no, takim właśnie sposobie dobrego życia, czy takiej drodze dobrego życia, to bardzo często jest ona dzisiaj chyba mylona z takimi poradnikami, które znajdujemy w różnych salonach prasowych, książkowych, poświęconych takim bezpośrednim radom, jak żyć. Ale to chyba nie o to chodzi w filozofii praktycznej. Czym ta filozofia praktyczna jest? To bardzo dobre i trudne pytanie. Znaczy tak, na pewno dobrze, że te poradniki są, bo one też pokazują jakąś perspektywę, czegoś nas uczą. I są jakąś odpowiedzią na nasze poszukiwania i nasze jakieś bolączki, czy trudności, czy szukanie odpowiedzi na jakieś trudne pytania, które właśnie sobie stawiamy. Natomiast już w poprzednich dyskusjach mówiliśmy o tym rozumieniu filozofii jako dyscypliny praktycznej i w tym rozumieniu, jakie ja mam filozofii, to jest to pewien rodzaj ćwiczenia, ćwiczenia umysłowego, ćwiczenia postawy życiowej, która ma mi pomóc w lepszym, prostszym życiu, w osiągnięciu stanu równowagi wewnętrznej, dobrostanu pomiędzy sercem i umysłem, o którym tu wcześniej mówiliśmy, czy najogólniej mówiąc, poczuciu szczęścia. I tu bym widział takie główne walory i podpowiedzi, które filozofia, zwłaszcza filozofia antyczna, daje człowiekowi. I może, żeby nie być gołosłownym, weźmy sobie na przykład Diogenesa, którego moglibyśmy dzisiaj podać jako przykład osoby, która uczyła czy pomagała nauczyć się zerwania z pewnymi konwenansami społecznymi, które nam nie służą. Diogenes był cynikiem. Oczywiście ten cynizm antyczny nie ma nic wspólnego ze współczesnym rozumieniem słowa cynizm. Natomiast jego postawa, sposób życia, to jest właśnie ten filozof z beczki, ten, który chodził po ulicy z lampą i szukał prawdziwego człowieka, czy też zalecał uczniowi chodzenie z rybą na sznurku na spacer, żeby właśnie zerwać z konwenansami społecznymi, które człowieka trzymają w karbach i na przykład go hamują w rozwoju. Więc takich przykładów można by mnożyć. Akurat może Diogenes jest drastycznym przykładem, ale bardzo dobitnie pokazuje właśnie, że filozofia była czymś praktycznym, że to był pewien sposób życia, który miał człowiekowi pomóc w jego aktualnym stanie. Tak pokrótce bym odpowiedział na to twoje pytanie.
A jako doradca filozoficzny, czyli ktoś, kto rozumiem pomaga wejść na taką drogę filozofii praktycznej, czy właśnie stosowania odpowiednich metod, które pozwalają wypracować w sobie postawę, no tak jak powiedziałeś, na przykład taką diogenesowską, prawda, w każdym razie, która będzie postawą własną, a nie taką narzuconą przez społeczeństwo, prawda, czy takie oczekiwane role, które przyjmiemy, to jakie metody dzisiaj są najlepsze, żeby taką drogę osiągnąć? To może trudno powiedzieć, które są najlepsze, natomiast warto powiedzieć o tym, że te metody są dobierane w zależności od tego, jaka jest potrzeba i też problem osoby, czyli jeżeli ktoś już ma dystans do siebie, można pracować metodami prowokatywnymi, czyli próbować obśmiać ten problem, zdystansować tą osobę, czy na przykład nawet poprosić ją o to, żeby powiedziała coś w cudzysłowie głupiego o tym swoim problemie, czy spojrzała z zupełnie innej perspektywy. Coś, co mi z kolei jest najbliższe i związane jest z metodą, którą ja uprawiam, czyli to podejście sokratejskie, to by było szukanie jednak uobecnienia siebie. No jednym z zaleceń czy też ćwiczeń filozoficznych było uobecnianie siebie, czyli dzisiaj byśmy mogli powiedzieć tak, że jeżeli jest osoba, która jest wyobcowana, czasami używamy takich sformułowań jak zgubiłem coś albo zgubiłam coś, coś mi umknęło, no to wedle psychologii homeryckiej to coś, co umknęło, to może nazwijmy to roboczo ten pierwiastek duchowy człowieka, to przywołanie jego z powrotem, odnalezienie tej części siebie, która umknęła, została zagubiona, byłaby tutaj głównym celem i obiektem działań i powrotu do tego stanu, który umknął komuś, a czuł się w tym stanie szczęśliwy, albo spełniony, albo czuł właśnie równowagę. To mi trochę nasuwa skojarzenia z arteterapią, z terapią poprzez sztukę. Jesteśmy na wystawie, która łączy filozofię i sztukę. Rozumiem, że takie doradztwo filozoficzne też może prowadzić do rodzaju terapii. Tak, że nie jest właśnie doradzaniem, bo często ja też się tym zajmuję i często zwracają się do mnie osoby właśnie o porady. Ja wtedy odpowiadam, że nie mogę doradzać wprost, no bo to nie na tym polega, że ja powiem komuś, co należy w danej sytuacji robić, prawda? Tylko raczej jest to wspólna taka droga. Ale jeżeli ktoś nie zwróci się, nie wiem, do filozofa, tylko sam będzie chciał przyjąć jakąś ścieżkę czy drogę takiego odpowiedniego, mądrościowego rozpoznania świata, które prowadzi go do dobrych wyborów, właśnie do takiej filozofii praktycznej, w jej pełnej mądrości, to czy bez takiego dialogu z kimś, takiego dialogu choćby z doradcą filozoficznym czy z filozofem w ogóle, albo choćby z drugą osobą, która zadaje pytania problematyzujące, czy jest to możliwe? No, są różne formy terapii, tak? Jest i terapia manualna, biofeedback, gdzie możemy rozmawiać, ale ta rozmowa może być zawężona. Natomiast generalnie no, jednak dla filozofa i dla większości nurtów psychologicznych rozmowa jest czymś podstawowym, niezbędnym, jest nośnikiem. Jest pytanie, czy jeżeli rozmawiamy z kimś, to też nie rozmawiamy sami ze sobą. Ale tu poruszyłaś właśnie bardzo ważny aspekt, mianowicie ten, że jeżeli przyjmiemy, że człowiek ma strukturę polifoniczną, mówiąc językiem antycznym, że ma kilka rodzajów dusz, czyli ma duszę rozumną, zapalczywą, pożądliwą, pewnie w języku współczesnej psychologii byśmy powiedzieli, że ma różne ja, to ta rozmowa, czy to ze samym sobą, czy z kimś, no, ma pomóc po pierwsze dotrzeć do tych różnych ja, doprowadzić do tego, że ten ktoś no, nawiąże kontakt z tymi różnymi aspektami swojej osobowości, zharmonizuje je, czy doprowadzi do sytuacji, w której one mają równorzędny głos, bo czasami któreś z tych
postaci wewnętrznych, któremuś z tych głosów nadajemy priorytet. Na przykład jeżeli cierpimy, to załóżmy ten głos cierpienia może zdominować pozostałe, że w ogóle jesteśmy zamknięci na inne aspekty naszego postrzegania. Więc znowuż dopuszczenie innego rodzaju narracji, innego sposobu patrzenia na świat może być tutaj leczące czy terapeutyczne. Na razie, jeżeli byśmy chcieli z punktu widzenia rozwijania się doradztwa filozoficznego i terapii filozoficznej, zwłaszcza w Polsce, no to są to jednak dyscypliny nowe, nie tylko w Polsce, na świecie również. No jest w tej chwili dyskusja filozofów, czy filozofia ma mieć ten aspekt terapeutyczny, czy to jest możliwe, czy to raczej jest niedopuszczalne. Więc myślę sobie, że jesteśmy w takiej fazie, kiedy te kierunki się tworzą dopiero. Natomiast jakbyśmy popatrzyli do antyku i zapytali, co właściwie robił Sokrates, co robił Diogenes i czy tam nie było tego aspektu terapeutycznego, to ja raczej się skłaniam ku temu, że był na pewno. Oczywiście też nie wszystko w dialogach jest ujęte, ale to, co możemy też między wierszami doszukiwać się, czy też w innych dziełach niż tylko dialogi Platona, możemy znaleźć takie fragmenty, które by potwierdzały ten kierunek rozpatrywania filozofii jako dyscypliny praktycznej. To czy zatem filozofia antyczna, ta, o której wspomniałeś, sokratejska, filozofia Diogenesa, czy postawa Diogenesa i innych filozofów antycznych, którzy ukazywali nam sztukę mądrego życia, czy jest lekiem na współczesne lęki człowieka? No, odpowiedź może być tylko jedna. Tak, jest i to też wynika z obserwacji z gabinetu filozoficznego, z tych właśnie rozmów, które z klientami czy też z pacjentami, to w zależności od tego, jak chcemy nazwać osoby, która do nas przychodzi. Tak, jak najbardziej jest i czy to się będzie działo poprzez lekturę? Czy to będzie się działo poprzez spotkanie z doradcą, no bo lektura też może być bardzo dobrą formą terapeutyczną, tak samo jak wspomniałaś o art terapii. Obcowanie z dziełem sztuki tak samo może mieć dla mnie znaczenie terapeutyczne. Nawet niekiedy się powiada, że twórcy sami tworząc czy też pisząc dokonują czegoś w rodzaju autoterapii. W związku z czym, skoro to może być dla samego twórcy terapeutyczne, na pewno może być też, albo przynajmniej pretendować do miana terapeutycznego dzieła sztuki dla kogoś, kto wprawdzie tego dzieła nie stworzył, ale patrząc na to dzieło ma podobne odczucia, czy doznania, czy przemyślenia. Dziękuję serdecznie. Sztuka i filozofia koją i leczą, jak wynika z naszych rozmów. Zapraszamy tym bardziej na wystawę, na której możecie się sami o tym przekonać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję.